Witajcie moi mili, to ja onkel Jorkiu zaś na moim gospodarstwie. Tutaj, o jak widać, nie ma kombajna, tak? Jest środek jesieni, czwarty dzień, czyli pierwszy dzień środka jesieni. I kombajn stoi tu, ja tu już zacznę kosić. Dorosło mi to pole. Ryżu. Już tu mam skoszony, nakoszony jeden zbiornik. Także jedziemy tu dalej z żniwami. Tamte pole już mam trzy posione. Tam jest rzepak posioni, owies i jęczmień. Po zasieniu owsa, że się zastanawiał, po co mi on będzie. No ale może go pójdzie przynajmniej wykorzystać na nasiona. Jak nie, no to przy lepszej cenie pójdzie do sprzedaży, bo z tego co wiem, to na mąka go przerobić się nie da, bo tam jest chyba no, pszenica i jęczmień na mąka. No ale jest owies, więc zobaczymy co będzie. Dobra, tu skoszymy ryż. Trzeba będzie zwieść słoma. I to pole jest do orki. Także będziemy tu orać. Tu zrobimy orka i na polu 10 też zrobimy orka. Bo pole 10 będzie zimować. Także tam się orka przyda, normalnie orka zimował będzie. Te pola co będą zimować, to pójdą pod orka. A te co będziemy zasiewać jesienią, to zrobimy bezorkowo, czyli kultywatorem i potem siewnik. Dobra. Jakieś pole muszę wykorzystać, żeby zasiać chmiel. Więc nie wiem, czy nawet na tym nie zasieja. Żeby tego chmielu trochę było, bo mam w planie uruchomić też to piwo, albo na dziesiątce, chociaż po pszenicy powinny być kartofle. Ale jak do chmiel, nic się tam nie stanie, także tamto zmianowanie, co ono jest napisane, no to jest tak napisane, ale jak tamtą chmiel, to się też nic nie stanie, a kartofle idzie zawsze dać tu, powiedzmy na tym polu. Ono będzie i tak zorane, więc będzie do uprawy i do sadzenia. I co jeszcze? Aha, tak. Nie wiem, czy zrobię. Może zrobię taki odcinek pokazowy z mapy Hopfach, bo troszeczkę, żech tam na niej, no nie raz, godzina chyba pograł, że tam save'a zrobił, kupił dwa pola, farma, kupił maszynę, bo tam w sumie niewiele na razie, bo no, traktor, przyczepy i kombajn. To prawda, tam żeby się kasy dodał, bo to tak na próba. Ale powiem, że bardzo fajny teren to tam jest, zróżnicowany. I mapa
no się zapowiada taką dość fajnie, więc zobaczymy, czy od razu na nią się nie przesiedna. Choć tam nie są za duże gospodarstwa, ale to tam są niby wioski, więc się gospodarstwo zrobi we wiosce, idzie tam zawsze coś tam kać wymyślić, kać tam coś postawić na jakimś zegrodzie za jakąś chałupą. Patrz, kiedy masz 100%, bo robisz ślady. Także nie jeżdżę się pewien, czy ja się tam na nią nie przeskoczę na ta mapa. Ona się zapowiada dość fajnie. Hisashi widziałech jednak przesiadł się na Don Diego. Przyszedł do 19, więc z Don Diego może coś kiedyś pokorzę, jak się z Hisashim dogodą, ale to przez zima, grudzień, styczeń, znaczy się od okresu świąt do końca lutego w tym czasie, kiedy się tam z Hisashim ściepniemy i to tam odcinek się nagrał najwyżej na tym Don Diego. To będziecie widzieć, jak Don Diego wyglądał po takiej zasadzie konkretnej renowacji. Bo jak ono z początku wyglądało, to z tego co ja pamiętam, to chyba i ją pokazywał Don Diego. Ale to będziecie widzieć, jak ono jest po liftingu, tak zwanym. Mie jak na razie to się rozmażają, będą z tego co widział to kury. Jak ma 0 kilo, no to wiadomo, że to świeża kura. To jest dość parę, 0 kilo, 1 kilo, tam ich jest dosyć parę sztuk. Także te się rozmnażają, krowy tam jeszcze chyba mają 0,2 lata czy coś takiego. Nie wiem, czy czasem jako świnia nie przybyła. Ale krowy jeszcze nie przybyły, mleka jeszcze nie ma, więc tam jeszcze się nic nie dzieje. Tam jeszcze jest wszystko po staremu. Nie ma żadnych zmian przy krowach. Jedynie to, że je trzeba futrować, no. Powiem wam szczerze, żeby iść w krowy na sezonach, no to trzeba troszeczkę zapasu mieć. Jak wiecie, ja mam krowy od pierwszego czy od drugiego dnia, jak ich zaczął, na wiosnę. Patrzcie, jest środek jesieni. I jeszcze nie ma żadnego przychowku, nie ma żadnego mleka. Czyli na sezonach krowy chyba są najciężejszym zwierzęciem hodowlanym. Najłatwiej chyba jest na sezonach z kurami, bo te się dosyć szybko rozmnożają. Nie wiem, czy pomoże, jak będzie, powiedzmy, 100 kur z jednego gatunku. Czy to coś pomoże? Bo jajka to też tak nie za bardzo idą. Ale jajka se robią.
to tyle dobrze. Więc góry są takim raczej, jak na chwilę obecną, moim zdaniem, zwierzęciem, które jest najłatwiejsze, najbardziej opłacalne przy season modzie. No bo nie poszło jak w konie nic i w konie też raczej nie pójdę tutaj. Chyba, że mi się potem zmierznie i pójdę, ale na razie się na to nie zapowiadał. Te konie są, ale każdy je tak po macoszemu raczej traktuje. Ja tak troszeczkę przyznam się, że też, no ale... Może i z tego względu, że to jest osobny rancho, więc to jest dość daleko, tam trzeba było sprzęt postawić osobny. No, a na sezonach to... Nie jest mi to za bardzo na rękę, żeby jeszcze tam stawiać sprzęt osobny i tam po prostu dojeżdżać. Te konie karmić i tak dalej. Co do przejażdżek, to by nie było problemu, bo Global Company ma tego automatycznego Horse Helper. Więc to one by tam ujeżdżone były, niby. No ale jakoś. Nie bardzo mi do tego, żeby tymi koniami się tam zacząć bawić. Na pewno to po niektórych powiem, a kombajnem jeździ tak daleko. No jeżdżam, bo mi się nie chce, raz, że mi się nie chce przesiadać, a dwa, że jak normalnie, jak to idzie sum i o przyczepy na polu, no to nie ma traktora, bo przeważnie przywiezie przyczepy, postawi i jedzie traktorem dudą, siada do kombajna, przyjeżdża. No jak ktoś jest, to tam się podjeżdżę, ale no ja jestem, więc nie mam ich do podjechać, a przełazić, przesiadać się, no to więcej czasu mi zajmie niż podjechanie i opróżnienie. Zdaje mi się, że może na upartego mi styknie i ta jedna przyczepa. Tam mam 24. 25 800, pchać w tych granicach, tam w tej chwili będzie na tej przyczepie. Też się zostaje 5-6 ton niecały. Zobaczymy, ile do tego zbiornika nasypiemy. No i potem jeszcze pozbierać słoma tak jak gotą. Już w międzyczasie, jak nie dojdzie mi ta soja, bo soja mi jeszcze nie doszła, buraki zresztą też nie. No jak mi nie dojdzie ta soja, jak mi zmarznie, no to będzie niefajnie. Ta tak jeszcze wyczekuje na nie, to już je więcej siać nie wyda, bo to jest bez sensu. Czekało się dość długo, aż można ją było zasiać. Prawie, że pod koniec sezonu siewnego okresu. Że ją siał, chyba przedostatni czy ostatni dzień, bo to dopiero temperatura przyszła na wymaganą. Jakby miało nie dojść, no to coś tu jest nie tak z tym.
Szczebiek mu się może spróbować, ale to w okresie zimowym wsadzić to geopolskie. Pobawić się z tym, jak to tam ulokować. Bo zaprawdę nie wiem. To tak, także no, środek jesieni, a my jeszcze mamy żniwa przymusowe, co prawda, bo skoro to dojrzało, to to trzeba zebrać. Wiadomo, że pola tam mam na pierwszym stadium nawożenia, chyba po rzepaku czy po słoneczniku jest na drugim stadium nawożenia. Tam były te resztki pożniwne. Nawożenie na pola by narobił dopiero na wiosnę. Teraz tam już nic nie byda. Nawoził, a kombinował. Na wiosnę dostanie dwa razy nawóz. Chwasty przypuszczam też dopiero na wiosnę. Pojedziemy roundupem. Także Alek się sam wyjechał, teraz się zapomniał. Zamiast stanąć i wypuścić to, to przeciągnął. Dobra, mamy ostatni zbiornik, na ta przyczepa to nie wlezie, na drugim przyczepie tam jeszcze coś będzie z 500 kila albo coś takiego. No to wsypiemy kosa, wciągniemy na wózek i pojedziemy z nim na na gospodarstwo. Bo soja jeszcze na pewno nie je. Nie, przyczepy trzeba będzie przemalować. Jak będzie troszkę czasu i pieniędzy. O, 1400 kg zostało, widzicie. Stop. To niech się wylejcie jako chce. No bo już za daleko przyjechał. Wstecz, nie do przodu. Dobra, jedziemy kosa zawieźć na ten. Kombajn w ogóle na gospodarkę. Bo nasza soja jeszcze nie doszła, na pewno. Zaraz to sprawdzimy. No niech się zapisze.
wzrost, no widzicie, nie doszła jeszcze. Tu też co, może tu będzie jakiś ten na zbiór, bo tu rzek zbierał, tu było misja na zbiór, to zbierał, tu zobaczymy, może coś wpadnie, no soja nam jeszcze nie się nie zebrała, tu już widzicie, leci, leci, tu jest no kultywowane, to teraz pokazuję zebrany, no, ale też to będzie jak słoma sprzątna, to będzie zaorany, bo wiecie, na czerwono. 16 też jest na czerwono. Aha, te mają chyba obydwa drugi stopień nawożenia. Tu były te resztki pożniwne, a tu jest pierwszy stopień nawożenia chyba. No, w każdym razie nawożenie pójdzie dopiero wiosną. Jesienią już nie byta nic teraz nawoził. Teraz się już no, skupimy na zebraniu, na zaoraniu. Co trzeba zaorać? Pomału przygotowywaniu do żniw. Nie wiem, czy ja już ten śnieżny, ta śnieżna paczka uruchomił. O, coś mnie łapie. Ani nie wiem, jakby to szukać, ale powinno to być kaś tu. W tych. W różnych. O, chyba ja. Jest na sól. Aha. Snowblower, karmi, czyli to jest do śniegu. Co jest za różnica? Ten jest 3, ten też jest 3 metry. Tu coś. Arcade version. A tu jest niby jakiś professional version, a tu jest jakiś arcade version. A to jest mój MKS. Aha, czyli są, jest solniczka i są dwie frezy. Czy tu? Nie, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma, tu też nic nie ma. Tu, aha, to jest ta laweta, co mi będzie potrzebną. Czy w ładowarkach coś jest to? Aha, tu się już nie mieści, czy tu śnieg idzie tym ładować. Teleskopowe. Mają coś specjalnego, nie? Kołowe. Też nie. Do czołowych. Myślę, że w tym paku będzie jakiś taki a la puk. Ale to nie ma, to są enofrezy dwie. Chyba, że idzie tam jakoś poprzestawiać albo coś. No zobaczymy, bo coś trzeba będzie na zimę kupić, żeby odśnieżać. Jeszcze trzeba będzie sprawdzić, czy jest coś takiego jak sól, jakoś drogowo, coś w tym stylu. Jakaś w big bagach, czy w czymś. Skoro jest ta solniczka. Czy się to będzie napełniało z tego, co gospodarstwo ma
A się coś da zrobić jako normalną taki tym nawozem sztucznym. Ale powinna być sól. To się będziemy na podziw martwić. Na razie wstawiamy zaś kombajn pod wiata. No. Dobra. Tak, stoi z wodą. Jedziemy to zawieźć na farmę do silosa. Wsypiemy to do silosa i będziemy słoma wozić. Także trzeba dalej ciągnąć nasze prace polowe. Ja tu w międzyczasie coś tam zawsze robię, bo tak jak wiadomo, no posiążek w międzyczasie, że z kultywatorem przeleciał posioł i zajrzę jest trochę do przodu, bo ja już ich coś też powywoził, poprzewoził, bo to tak ta robota pod raz, dwa ucieknie. No możecie widzieć, dziesiątka tu jest skultywatorowana, tu nic nie ma. Tam jest zasiony, powychodziły kiełki. To jest dziewiątka, z tyłu tam jest ósemka, też tam coś widać. Ups, jeszcze jeden dalej wjazd. Teraz będziemy sypać. Przytulicie bardziej do lewej, bo na prawą sypiemy. Dobra, niech leci. Jedno wysypano i resztówka też poszła. Sprawdzimy się na ta soja, co pokaże 83%. Przypuszczalnie jeszcze jeden dzień. Podjedziemy się obejrzeć buraki, co pokaże. Środek jesieni, no, czyli powinien to środkiem jesieni skosić. Piąty, w najgorszym wypadku szósty dzień będzie tego jesieni, czyli ostatni dzień środka jesieni, bo tu mamy pierwszy dzień środka jesieni.
Wiadomo, jest 3 dni, 3 dni wczesne, 3 dni środkowe i 3 dni późne. Czy wiosna, lato, jesień, zima, to jest to samo. No więc w 5, najgorszym, w 6 dniu jesieni powinien Rzech to zjechać. Psa, 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 psa. Aha, to są chwasty, co? Rzech. Też ma 83% burak cukrowy. To są chwasty, co opryskał i zostały badele stać. Dobra, one są tout. Jak widać, są tout te maki. Herbapol jest zatrzymany. Trzeba czekać, aż dojdzie wszystko. I będzie. Także powinienem w środku jesieni jeszcze jedno i drugie pole zebrać, no i to późną jesienią jeszcze będą ostatnie prace polowe. No i potem przeczekanie do, no do wiosny w sumie. Zostaną mi tam fabryki do ogarniania w zima. Ups, za daleko pokręciłem. Zostaną mi fabryki. Aha. Cofnij się trochę. O kurde. Zapomniał, że się przełączyć, żeby odpiąć obydwie. Dobra, tego postawimy. Bo do zbierania słomy jest 700. Jeszcze chwilka, moment, takie ono, bo nie wiem, czy wspomniał, czy nie. Grał na tej mapie Hopfach. I co mnie tam zaskoczyło, oprócz tego, że tam są fabryki do stawiania, do tego, coś tam jest na miejscu. Są tam takie rzeczy, jak tablica prędkości przy drodze, które pokazuje, z jaką prędkością się poruszamy. I nic by mnie nie zdziwiło, jakby nie to, że jadąc fendym, no akurat, że się rozpędził. Miałem 62 na liczniku, tyle mi pokazało na tablicy. I zaraz mi też wyskoczył napis, że zostana zdjęcie za przekroczenie prędkości, więc noga z gazu. No i to tak zrobił, także tam jest, są tam parę ciekawych rzeczy, których raczej nigdzie indziej nie spotkamy. Więc to jest na razie wersja V1. Zobaczymy, czy będą
inne wersje, nowsze. Czy nie? To być może nie jest powiedziane, że nie, że się tam przesiedna. Stąd jakby tam miał dojść tego sam. No jak się tam przesiedna, to na pewno bez season moda. To już na 100%. Tam nie będę miał season moda. Tam jadam bez. Tak. Pojadło. Dobra, moi mili, bo ja to nagrywam dość późno. Nie wiem, czy się tam ktoś nie będzie czepał o to. A więc ja się tu będę ta słoma zbierał, a z wami się żegną. I zapraszam do... No co? Subskrybować, łapkować, kto chce. Komentarze pisać. Jak coś będziecie chcieli wiedzieć. Jak na razie widzam w zasadzie pod każdym filmikiem co mylą od dwóch osób komentarze. Cieszy mnie to. W miarę możliwości postaram się udzielić odpowiedzi, jakby coś było, ale nie obiecuję, że wiem, o co chodzi. No, w farmingu tak dosyć, no inne mapy mają inne rozwiązania, tak jak już w wspomnianych hopfach, kto by się spodziewał. I to tak. Jakże ja się tu na razie pogrom, tam się posprawdzą. Jako to tam chodzi wszystko? Bo jak tak patrzę, to mnie to będzie dość ciężko chodzić, bo mi hopek przeskakuje. Czasami podskakuje, są przerwy. Pole, co się kupił, no pola są w zasadzie niekształtne. Więc Hana polu za dużo nie dał, bo tak jak tam to jedno pole mam, to tam są jeszcze i drzewa na nim, więc... No, inteligent by po prostu zrobił w tym zwrot i... Pasuje, no, także no... Tam ewentualnie jakiś... Nie wiem, czy kurs play by jeździł w koło... Na jakiejś mapie... W farmingu 15 było coś takiego, że na... Polach niekształtnych, to na góralach, grafik... To miał, to maszyny jeździły według pola, bo się wyszukiwały granic pola i według tego, według tych granic jechały. Także umiały w kółko jeździć. Dobra, moi drodzy. Ja się zaś do was odezwa. Następny odcinek będzie, czy będzie z jakiej fabryki, czy z jakiego siewu, czy z czego zależy, co tam będzie akurat w kolejce, jak będę nagrywał. Okej, tam patrzysz po suficie i jeździsz po krzypopie.
to się wszystko okołże w tak zwanym praniu, co będzie w następnym odcinku. A na dzisiaj jeszcze raz dzięki za oglądanie, subskrybowanie, łapkowanie i obyście ze mną wytrzymali w miarę jak najdłużej. Także trzymajcie się, cześć i czołem.